Ja chciałbym Państwu powiedzieć krótko o dziedzinie, którą ja się z kolei zajmuję, czyli psychologią moralności, a dokładnie rzecz biorąc udzielić, powiedzieć, jakie oferuje psychologia moralności odpowiedzi na pytania, które za chwilę przedstawię. Zanim jednak same pytania, to jedna rzecz, czym się psychologia moralności zajmuje, a czym się nie zajmuje. Psychologia moralności zajmuje się tym, jak jest, a nie tym, jak powinno być. To, jaka powinna być moralność, co powinniśmy robić, by być uznanym za moralnych ludzi, żeby mieć dobre życie, tym się nie zajmujemy, to zostawiamy filozofom i etykom. Natomiast psychologów w ogóle, psychologów moralności w tym przypadku interesuje, jak rzeczywiście podchodzimy do moralności, jak podejmujemy decyzje moralne, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na temat takiego, a nie innego funkcjonowania. Pytania, na które chciałbym Państwu przedstawić odpowiedzi, są następujące. Skąd wiemy, że coś jest dobre, a co złe, czyli jak podejmujemy decyzje moralne i czy mamy jedną uniwersalną moralność, czy tych moralności jest po prostu więcej. Z konieczności te odpowiedzi będą bardzo skrótowe i raczej skupię się na takiej esencji, na podstawowych, na bardzo ogólnych odpowiedziach. Od razu uprzedzam fakt, że nie ma szans, żeby to były bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Celem jest bardziej pokazanie ogólnych prawideł, a nie bardzo szczegółowej wiedzy. Zacznijmy od pierwszego pytania, jak podejmujemy decyzje moralne, czyli jak to się dzieje, że widzimy jakieś zachowanie swoje lub innych osób i mówimy, o, to jest dobre, to należy podziwiać, nie, tak nie należy postępować. Tutaj mają Państwo kilka, na tym slajdzie kilka zachowań, o których możemy powiedzieć, że da się je ocenić jako dobre lub złe, moralne lub niemoralne. Przede wszystkim uspokajam, nie będę Państwa prosił o poglądy na temat, na odpowiedzi na te pytania. Nie będę pytał Państwa, co Państwo sądzą. Mamy tylko pół godziny i byłoby to samobójstwo, gdybyśmy teraz rozpoczęli dyskusję na ten temat. Gdybym Państwa jednak zapytał, dlaczego Państwo tak uważają, to na pewno pojawiłyby się racjonalne argumenty, dlaczego uważam, że na przykład należy torturować terrorystę w nadziei, że jego zeznanie ocalą 6000 osób, lub też uważam, że jeśli chodzi o ściąganie plików z internetu, to nie ma w tym nic złego, ewentualnie, że jest coś złego. Niezależnie od tego, jakie Państwo mają poglądy na ten temat, na pewno mają Państwo uzasadnienie dla tych poglądów. I to, że Państwo mają te poglądy, bardzo niestety psychologom, naukowcom utrudniało życie, ponieważ skupiali się właśnie na tym, jakie mamy uzasadnienie. Tymczasem okazuje się, nie tylko w psychologii moralności to widać, że nie do końca możemy ufać, co ludzie mówią na temat tego, dlaczego uważam tak, a nie inaczej. I tutaj dowodów naukowych, empirycznych jest całkiem dużo. Ja Państwu powiem tylko jednym przykładowym, nie z dziedziny moralności akurat. To są badania, które były przeprowadzone całkiem niedawno. One były bardzo proste w swojej konstrukcji. Badacz pokazywał osobom badanym zdjęcia, mężczyznom pokazywał zdjęcia kobiet, kobietom zdjęcia mężczyzn. Zadanie jest proste, proszę wybrać, które zdjęcie panu, pani bardziej się podoba. Sztuczka polegała na tym, że nasz badacz przeszedł wcześniej przeszkolenie dla magików i zamieniał zdjęcia. To znaczy, jeżeli państwo na przykład wybraliby to zdjęcie, to on zamieniał zdjęcie i pokazał to zdjęcie, mówiąc, wybrałaś to zdjęcie, a teraz powiedz mi, dlaczego wybrałaś to zdjęcie. Rezultaty są następujące. Nikt z badanych nie zauważył, że zdjęcie zostało zamienione, co znaczy, że nasz badacz uważał na kursie dla magików, ale druga ważniejsza rzecz, nikt nie zawahał się z podaniem odpowiedzi, dlaczego wybrałem to zdjęcie. Co więcej, czasami padały odpowiedzi następujące. W sytuacji, kiedy kobieta na przykład wybrała to zdjęcie, pokazano jej to zdjęcie, to jest typ mężczyzn, z którym się podobają. Czyli innymi słowy, musimy mieć dosyć duży dystans do tego, co ludzie myślą, co ludzie mówią w odpowiedzi na pytanie, dlaczego to zrobiłem. I to samo dotyczy moralności. Okazuje się, że jeżeli byśmy skupili się tylko na tym, co ludzie mówią, dlaczego podjęli taką decyzję, to może nas to spokojnie zwieść. Badania, o których Państwu za chwileczkę trochę powiem, pokazują jednoznacznie, że ocena moralna dzieje się przed tym bardzo szybko, jest nieświadoma, bezwysiłkowa i ma charakter bardzo silnie emocjonalny.
kiedy dowiadujemy się, że ktoś zrobił X, ktoś zrobił Y, to szybko podejmujemy decyzję. Należy to potępić? Nie należy tego potępić, należy podziwiać. Ale to, co się dzieje później, to nasz umysł zaczyna kombinować, jak ja to uzasadnię, jak ja to zracjonalizuję, ponieważ decyzje moralne mają swoje potężne konsekwencje. Jeżeli kogoś potępimy, to za tym idą konkretne konsekwencje. Często grupa odsuwa się od takiej osoby. Osoba, która popełniła czyn niemoralny, często musi ponieść karę, bo chcielibyśmy, żeby poniosła karę, więc nasz umysł zaczyna pracować na pełnych obrotach na tym, jak ja uzasadnię to, co właśnie, tą decyzję, którą właśnie już podjęłem. To jest dosyć mocna teza i ona godzi w nasz ludzki racjonalizm, kiedy chcielibyśmy wierzyć w to, że jesteśmy istotami racjonalnymi i że jak podjąłem decyzję, że na przykład należy tego biednego terrorystę torturować, to zrobiłem to w sposób racjonalny, przemyślałem sprawę, argumenty za i przeciw, zrobiłem to oczywiście w 3 sekundy, ponieważ jestem wyjątkowo szybko myślącym człowiekiem, a teraz muszę to uzasadnić. Jeśli mamy silne tezy, to musimy mieć również silne argumenty. Postaram się Państwu kilka dostarczyć. To, co Państwu teraz powiem, to są bardziej przykłady konkretnych linii badań, z których płyną dowody na rzecz takiej tezy. Jeżeli nasza ocena moralna jest automatyczna, intuicyjna, szybka i oparta na emocjach, to z tego wynika bardzo prosty wniosek. Jeśli będę manipulował emocją, jeżeli sprawię, że ludzie będą czuli X, to będę mógł wpływać na ich ocenę moralną. To jest dokładnie to, co robią badacze w tej pierwszej linii, a dokładnie rzecz biorąc manipulują wstrętem. Wstręt jest taką bardzo silnie moralną emocją, a dokładnie rzecz biorąc, kiedy mamy do czynienia z czynami silnie niemoralnymi, to zaczynamy odczuwać wstręt. Ludzie, którzy czytają opisy na przykład działań pedofila, sygnalizują podwyższony poziom wstrętu. To samo sygnalizuje nasz umysł, kiedy dokonujemy neuroobrazowania. To ja się za bardzo nie ruszam, da się mnie uchwycić. Ale czy nie za bardzo. W innych badaniach, też, które przeprowadził nasz kolega z Sopotu, kiedy ludzie czytali opis pedofila, częściej chodzili później do łazienki umyć ręce, ponieważ wstręt często wiąże się z takimi rytualnymi zabiegami. Więc jeżeli pomysł jest taki, jeżeli będziemy u ludzi wzbudzać wstręt, to będą bardziej restrykcyjni w swoich ocenach moralnych. I dokładnie to robiono w tych badaniach i to pokazano. Jak manipulowano wstrętem? To też będzie dla Państwa informacja, jeśli Państwo kiedykolwiek będą brali udział w badaniach z psychologii społecznej, na pewno nie dotyczą one tego, o czym Państwo powiedzą oficjalnie. Badania z tej działki wyglądały następująco. Osoby miały wyświetlone na komputerze określone zachowania, miały szybko decydować, moralne, niemoralne. Tylko w jednym warunku było to takie biurko, jak mniej więcej takie, jak to, a w drugim warunku było to biurko, które było ubrudzone resztkami jedzenia, które brzydko pachniało. W jeszcze innym warunku w koszu umieszczono spray, który pachniał na tyle ohydnie, że wzbudzał wstręt. I teraz tak, te osoby, które wypełniały ten test, w warunkach wzbudzających wstręt, czyli na przykład przy brudnym stole, były bardziej restrykcyjne. Uważały, że dane zachowanie jest bardziej niemoralne. Jakkolwiek nielogiczne by nam się to wydawało, to tego rodzaju wyniki powtarzają się w bardzo wielu badaniach. Inne badania dotyczą psychopatów. Psychopaci to są generalnie osoby, które są często uznawane za osoby, które mają tendencję do popełniania czynów niemoralnych, które nie mają oporu przed dokonywaniem takich czynów. Natomiast jeżeli nasze decyzje byłyby decyzjami racjonalnymi, to moglibyśmy się spodziewać, że psychopaci nie do końca wiedzą, co jest dobre, co złe. Psychopaci doskonale często wiedzą, co jest dobre, co złe. Co więcej, wiedzą, jakie kary mogą ich za to spotkać. Co więcej, inteligentni psychopaci mogą nawet udawać, że wierzą, że mają opory przed dokonaniem takich czynów. To, czego psychopaci nie mają, to nie mają określonych emocji, mają deficyty emocjonalne. Nie odczuwają, albo w niewielkim stopniu odczuwają poczucie wstydu, winy,
nie mają, mają obniżone poczucie empatii i współczucia. I to te deficyty powodują, że nie mają oporów przed zrobieniem tego, czego my byśmy na pewno nie zrobili. Robię założenie, że na sali nie ma psychopatów. Jeżeli na przykład poprosiłbym Państwa o taką troszeczkę niemoralną symulację, jakby Państwo sobie wyobrazili, że jakąś bliską Państwu osobę, jeżeli ona umrze, to Państwo staną się dużo, dużo bogatsi. Proszę sobie teraz wyobrazić, czy Państwo podchodzą do tej osoby i zaciskają ręce na jej szyi, patrzą, jak ona się dusi. W tym momencie Państwa mózg mówi nie, 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 już więcej nie. Mózg psychopaty powie, policzmy, czy to się opłaca. Tym się różni działanie psychopaty od działania niepsychopaty. Kolejną wdzięczną grupą badawczą są niemowlęta, ponieważ niemowlęta jeszcze nie przeszły całej socjalizacji i nie mogą mieć ogólnych, abstrakcyjnych norm postępowania, więc ich moralność powinna być zubożona albo w zasadzie nie powinna istnieć. Kiedy i przez długi czas w to wierzono. Wierzono, że moralności się uczymy. Natomiast kiedy niemowlętom 9-miesięcznym pokazujemy historię, gdzie jedna historię, gdzie grają takie kukiełki i mamy trzy kukiełki. Jedna kukiełka wspina się na szczyt, druga jej pomaga, trzecia jej przeszkadza, próbując ją zepchnąć. Wszystko dobrze się kończy, ta kukiełka ostatecznie wchodzi na szczyt, ale to, co jest istotne, to jedna z tych kukiełek zachowuje się moralnie, pomaga, druga zachowuje się niemoralnie, próbuje ją zepchnąć. Kiedy niemowlętom dajemy później do wyboru, którą kukiełkę wybierasz, tą, która przeszkadzała, czy tą, która pomagała, większość niemowląt prawdopodobnie nie słyszała wcześniejszych teoriach psychologicznych, bo wybiera tą, która pomagała, a niemowlęta zgodnie z takim przekonaniem racjonalistycznym nie powinny tego wiedzieć. Powinno być to na poziomie przypadku. Co więcej, kiedy niemowlęta widzą inne dziecko, które po obejrzeniu całej historyjki wybiera kukiełkę, która przeszkadzała, bądź też widzą na jeszcze innym obrazku, że kukiełka, która wchodziła, później przytula się do kukiełki, która jej przeszkadzała, patrzą na taką scenę dłużej, bo są bardziej zaskoczone, jakby chciały powiedzieć, co ty robisz. Oczywiście niemowlęta, które moralności jeszcze nie powinny znać takich reguł. I wreszcie badania dotyczące już dokonywania oceny moralnej z wykorzystaniem neuroobrazowania. Neuroobrazowanie to między innymi ta wielka tuba, którą profesor Lewicka pokazywała Państwu na pierwszym wykładzie. I tutaj zastosowano taką klasyczną historię, taki klasyczny dylemat, dylemat mostka i zwrotnicy. Dylemat polega na tym, jeżeli Państwo uczestniczyliby w tym badaniu, powiedziano Państwu taką historię. Jedzie pociąg, jeżeli nic nie zrobisz, on pojedzie prosto i zabije tą piątkę osób zupełnie niewinnych. Ale w pierwszym przypadku możesz przestawić zwrotnicę, wtedy pociąg pojedzie tutaj i zabije tą jedną niewinną osobę. W kategoriach filozoficznych to jest, czy można, to jest pytanie, czy można poświęcić jedną niewinną osobę, by uratować pięć niewinnych osób. W drugim dylemacie Państwo stoją tam na mostku i pociąg również jedzie prosto, ale Państwo mogą zepchnąć osobę, która stoi obok Państwa. Ona jest na tyle duża, że zatrzyma pędzący pociąg. Więc w kategoriach filozoficznych mam znowu to samo pytanie. Czy mogę poświęcić jedną osobę, by uratować pięć? I więc z punktu widzenia abstrakcyjnych reguł to są dwie dokładnie takie same sytuacje, aczkolwiek ludzie znacznie częściej, jeśli godzą się poświęcić jedną osobę, by ratować pięć, to w dylemacie zwrotnicy. Ponieważ w gruncie rzeczy naszemu umysłowi zadajemy nie pytanie, czy mogę uratować życie pięciu osób kosztem jednej osoby, tylko zadajemy pytanie, czy jestem w stanie przestawić zwrotnicę, a w drugim przypadku, czy ja mogę podejść do tego człowieka, spojrzeć mu w oczy i mówić, przepraszam, ale muszę uratować inne osoby i go zepchnąć. Czyli w drugim przypadku zadajemy pytanie, czy ja mogę własnoręcznie zabić człowieka. To emocjonalnie jest zupełnie coś innego. Wsparciem dla tej tezy jest to, że osoby, które w dylemacie drugim decydowały się jednak na zepchnięcie tego biednego człowieka, jeśli obserwujemy pracę ich mózgu, to obszary związane z
aktywizacją emocji, u nich aktywizują się w znacznie mniejszym stopniu. Czyli ich decyzja jest taka czysto racjonalna, utylitarna, może nie czysta, dużo bardziej racjonalna niż osób, które decydują się tego biednego człowieka nie zrzucać. Podsumowując tą część, mamy dosyć mocne dowody na to, że decyzje moralne mają charakter intuicyjny i emocjonalny, natomiast to, co ludzie podają jako racjonalne powody, raczej tymi powodami nie są. Są raczej uzasadnieniem dla nas i dla innych, dlaczego podjąłem taką decyzję. I co z tego wynika? Dwa krótkie przykłady, co z takiej wiedzy wynika, to też można potraktować jako praktyczne aplikacje psychologii, ewentualnie sposób, żeby nabawić się pesymizmu. Mianowicie, jeśli chodzi o debatę dotyczącą kwestii moralnych, to mamy sytuację taką. Tak zwane debaty wyglądają tak. Uważam tak, ponieważ cała masa racjonalizacji, o których Państwu powiedziałem, że to nie są prawdziwe powody. Na dodatek ludzie nie są świadomi swoich moralnych intuicji, więc wygląda to trochę jak swoisty teatr. Mam intuicję, której nie jestem świadomy, podam Ci powody, które uważam, że są racjonalne, ale to nie są prawdziwe powody. Ty będziesz udawał, że w nie uwierzysz. Podasz swoje kontrargumenty, w które ja będę udawał, że uwierzę. Oczywiście nie ma szans, że wzajemnie się przekonamy, ale taka debata będzie symulowała to, że chcemy się dogadać. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji, kiedy debata polega na przerzucaniu się racjonalnymi argumentami, które nie są prawdziwymi powodami naszej takiej decyzji, trudno o jakikolwiek konsensus, czy nawet zrozumienie drugiej strony. Druga rzecz jest taka, jeżeli nasze decyzje moralne są decyzjami emocjonalnymi, to stosunkowo łatwo można sobie wyobrazić, że ktoś może manipulować naszymi intuicjami, manipulując naszymi emocjami, wzbudzając wstręt, wzbudzając złość przy opisie danej sytuacji, może sprawić, że będziemy bardziej restrykcyjni przy ocenie moralnej danej sytuacji. Ewentualnie wzbudzając współczucie, litość, możemy być mniej restrykcyjni w ocenie innej sytuacji. Innymi słowy, jest to jednoitemowy przepis, jak zostać manipulatorem. Okej, więc żeby troszeczkę jednak optymizmu wlać w Państwa serce, czy jest czas, miejsce na racjonalne argumenty i racjonalne myślenie przy dokonywaniu oceny moralnej? Jest, ale nadzieja nie jest duża. Ponieważ badania pokazują, że rzeczywiście jesteśmy w stanie przezwyciężyć swoje intuicje, intuicje podpowiadane przez emocje, ale musimy mieć czas, musimy mieć motywację do tego, żeby przemyśleć, argumenty, które mamy przemyśleć, muszą być silne i jeszcze najlepiej, żeby pochodziło od osoby, którą lubimy i szanujemy. Jeżeli teraz te warunki, czyli silne argumenty, musimy siebie słuchać, najlepiej lubić i szanować, przyłożyć do debaty politycznej, mamy do czynienia z czymś z rodzaju science fiction. Okej, tyle krótko na krótkie odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli jak dokonujemy oceny moralnej, w dosyć skróconej wersji, ale też chciałbym Państwu powiedzieć dwa zdania o drugim pytaniu, na które chciałbym, o odpowiedzi na drugie pytanie, na którym chciałbym się skupić, mianowicie, czy istnieje coś takiego jak jedna uniwersalna moralność, czy raczej mamy do czynienia z kilkoma konkurencyjnymi moralnościami. Proszę sobie na początek wyobrazić taką sytuację. Mamy dwóch pracowników, którzy są zatrudnieni do pracy w sadzie i dla potrzeb tego przykładu wyobraźmy sobie, że oni wykonali dokładnie taką samą pracę, mierzoną ilość zebranych jabłek, czy też w czasie, który poświęcili na to. Natomiast właściciel tego sadu, który zatrudnił pracowników, pracownikowi A płaci dwa razy więcej niż pracownikowi B. Pytanie, czy to jest moralne? Pytanie, na które na razie zostawię bez odpowiedzi, natomiast pierwsza intuicja na pewno Państwa się pojawi. Czy tak można, czy nie można? Czy to jest moralne, czy niemoralne? Natomiast proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdybym do tego opisu dodał kolejną informację. Pracownik B, ten, który dostał o połowę mniejszą wypłatę, to jest
19-latek, syn bardzo bogatych rodziców, który dlatego pracował w tym sadzie, ponieważ jego ojciec uznał, że to będzie dobra metoda, żeby syn trochę zmądrzał, bo właśnie pod wpływem narkotyków rozbił trzecie Porsche. I generalnie nie ma pomysłu na to, co robić ze swoim życiem. W drugim przypadku mamy człowieka, który kilka miesięcy temu został oszukany przez partnera w interesach. Jest w ogromnych długach, ma na utrzymaniu rodzinę, dwójkę dzieci, żonę, w tym jedno dziecko z dużą niepełnosprawnością. W tym przypadku bardzo możliwe, że część osób z Państwa zmieni kwalifikację. O, to jednak nie było takie złe, albo przynajmniej to rozumiem, albo przynajmniej pojawiają się wątpliwości. Ten przykład pokazuje na razie banalną rzecz, że jeżeli zmienimy kryteria oceny moralnej, to zmienia się również ocena moralna. Tu jeszcze nic nadzwyczajnego. Natomiast to, że one rezonują, to, że przekonują takie przykłady, pokazuje coś innego, że w naszym umyśle realnie istnieją konkurencyjne systemy moralności oparte na różnych regułach. W zależności od tego, który system moralności aktywizuje się, dokonujemy innej oceny moralnej. To jest o tyle istotne, że przez długi czas w naszym kręgu kulturowym najpierw filozofowie, a później psychologowie poszukiwali jednej złotej reguły moralności. Ewentualnie dwóch, najlepiej, żeby tych reguł nie było zbyt dużo. Reguł na tyle abstrakcyjnych, żeby można było zmieścić całą moralność. Okazuje się że nasza moralność to jest raczej zbiór względnie niezależnych systemów, które można aktywizować. Co więcej, można manipulować, który system się aktywizuje. Nie będę Państwu dokładnie opisywał tych systemów, ponieważ to też nie miejsce na taki systematyczny wykład, ale bardziej chcę zasygnalizować, z jakimi systemami możemy mieć do czynienia. Przykład, który Państwu przed chwilą opisałem, to jest klasyczny przykład dylematu pomiędzy dwoma systemami: troski i sprawiedliwości. System troski opiera się na tym, żeby pomagać słabszym, potrzebującym. Sprawiedliwości ma być sprawiedliwie, czyli nie porówno, ale zgodnie z tym, ile ktoś wniósł, proporcjonalnie do wkładu. Jeżeli u kogoś aktywizował się w pierwszej kolejności system sprawiedliwości, to uzna działanie szefa za niemoralne, ponieważ potraktował swoich pracowników niesprawiedliwie. Jeśli u kogoś wzbudził się system raczej troski, to powie: tak, to jest jak najbardziej moralne, ponieważ on pomógł temu człowiekowi, natomiast ten 17-latek czy 19-latek nawet na złotówkę nie zasługiwał z tej ciężkiej pracy, którą wykonał. Mamy jeszcze inne systemy, na przykład system lojalności opiera się na, jak sama nazwa wskazuje, na lojalności wobec własnej grupy, żeby być lojalnym członkiem własnej grupy. Mamy system autorytetu, który bazuje na tym, żeby respektować ze strony porządek, władzę i hierarchię społeczną. Mamy system świętości, który bazuje na tym, jak traktujemy własne ciało. I wreszcie system wolności, który generalnie opiera się na tym, żeby nie ograniczać wolności innych osób. To nie jest tak, że możemy sobie te systemy wyliczać w nieskończoność, natomiast ja mówię Państwu o systemach, które zostały udowodnione, których istnienie zostało udowodnione, lub przynajmniej mamy wsparcie empiryczne na to, że istnieją realne systemy wnioskowania moralnego oparte na tych systemach. Jeżeli z takiego punktu widzenia spojrzymy na niektóre dylematy moralne, z którymi się stykamy, to nieco inaczej będziemy je oceniać. Mianowicie w zależności od tego, który system moralności zostanie aktywizowany, inaczej ocenimy daną sytuację moralną, ale to, co jest istotne, to obie strony tego sporu będą miały poczucie, że to one są moralne, to one mają rację, racja jest po mojej stronie, a po drugiej stronie jest albo idiota, albo antychryst. Nie ma innej opcji, ponieważ ja jestem moralny, to druga osoba, która myśli zupełnie inaczej, nie może być moralna. Tymczasem druga osoba myśli dokładnie to samo, tylko opiera się na innym systemie moralnym. Na przykład, czy zatrudnić lepszego kandydata, czyli czy zastosować nepotyzm, czy zatrudnić swojego, przepraszam, właśnie nie zachowałem, nie nepotyzm, czy zatrudnić swojego. To jest klasyczny dylemat pomiędzy sprawiedliwością a lojalnością. Oczywiście możemy powiedzieć, nie wolno uprawiać nepotyzmu, to będzie trzymanie się systemu sprawiedliwości. A jeśli zadam pytanie inaczej, czy to jest moralne, żeby nie pomóc przyjacielowi? Wtedy
wtedy niemoralnym będzie zatrudnić lepszego kandydata. Czy studentowi, uczniowi, który ma trudną sytuację, możemy obniżyć kryteria oceny? To jest dylemat, który jest więcej niż realny, ale on jest analogią do sytuacji z sadem, tak? Czy jeśli kieruję się z troską, to powinienem takiego studenta potraktować ulgowo. Jeżeli sprawiedliwością, nie. Dla wszystkich kryteria są takie same. I ponieważ czas nas trochę goni, to jeszcze tylko o jednym powiem. Czy Polak może publicznie krytykować własny kraj? Jeżeli kierujemy się systemem lojalności, to jak najbardziej jest to niemoralne, żeby krytykować własny kraj. Jeżeli kierujemy się systemem wolności, to niemoralnym jest zakazywać takiej krytyki. To, co chciałbym, żeby Państwo wynieśli z tego slajdu, to, że co nam daje ta wiedza na temat systemów moralnych? To, że obie strony mają poczucie, że to one są moralne i mają przesłanki do tego, żeby uważać drugą stronę za niemoralną. Okej, tyle w dużym skrócie. Jeżeli będą jakieś pytania krótkie, to ja to mogę odpowiedzieć teraz. Jeżeli dłuższe, to w kuluarach. Jeżeli kogoś zainteresował temat, to ciąg dalszy na czwartym roku na fakultecie dla tych osób, z którymi się spotkam. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.